Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym wideo. Niedawno dostałem taki komputer, który jest troszkę starszy, ale nie jest aż tak przesadnie stary. I próbowałem z niego graberem zgrać BIOS, wejście do BIOS-u, jak tam sobie chodzę po niektórych jego ustawieniach. I powiem wam, że to była katorga. Ten komputer był tak upierdliwy, miał tak upierdliwą kartę Integrę, że każda próba zgrania obrazu okazywała się po prostu czarną planszą. Czarną planszę tylko zgrywałem. Wiadomo, mógłbym sobie kamerę do monitora przystawić, ale to nie w tym rzecz. Próbowałem na wszystkie sposoby, nawet wkładałem do tego komputera inną kartę graficzną, taką jak tutaj widzicie, z wyjściem HDMI. To nic nie dawało. I co zrobiłem? Firma Montis przesłała mi tutaj taką przejścióweczkę z DisplayPort na HDMI. Podłączyłem tą przejściówkę. Myślę sobie, że pewnie nie zadziała. Podłączyłem przejściówkę do płyty głównej, a wyjście tej przejściówki podłączyłem do grabera. No i oczywiście z grabera z wyjścia na monitor. Na monitorze standardowo obraz był. Włączyłem zgrywanie. Kurde, to zaczęło działać. Nie wierzyłem. Udało mi się zgrać obraz. Nie wiem, dlaczego to zadziałało, czy ten kabel czymś się różni od standardowego kabla DisplayPort, ale najważniejsze, że to zadziałało. Może przez to, że ten kabel jest z DisplayPort do HDMI. Jakoś inaczej są te ścieżki ułożone. I co ciekawe, sprawdziłem jeszcze tą przejściówkę na karcie graficznej Matrox Xenia, która też miała problem właśnie bardzo podobny, że nie mogłem zgrać żadnym graberem obrazu. I okazuje się, że też to zadziałało. Czyli z DisplayPort z karty Matrox Xenia przeniosłem obraz do grabera i wszystko śmigało. Taka ciekawostka. Jeśli ktoś wie, dlaczego to zadziałało, możecie napisać. Dodam tylko, że wcześniej używałem zwykłego kabla HDMI i to nie działało. Niezależnie, czy to był gruby kabel, czy to był kabel, który może transmitować w jedną stronę, czy w dwie strony. Nie chciało to działać. A wystarczyło zastosować taką przejścióweczkę z DisplayPort do HDMI do grabera i wreszcie mogę ten obraz zgrywać. To znaczy wcześniej mi to chodziło, tylko na monitorze, a nie działał graber. Nie dało się obrazu zgrywać. A teraz dzięki takiej niekoniecznie drogiej przejścióweczce wreszcie mi to działa. To taka mała ciekawostka. Także do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.